Tak jest. Po kilku minutach docieramy do opuszczonej dyskoteki. Po 50 latach funkcjonowania niestety przyszedł i kres na tą dyskotekę. Jest niestety już opuszczona, a ja mam zamiar wejść do środka i zobaczyć, co po niej pozostało. Miejmy nadzieję, że uda się wejść do środka. Tu są jakieś drzwi. Czekajcie. Tak jest. Dostałem się do środka. Jednak tutaj przyda mi się już latarka. Będziecie musieli sekundę poczekać. Zaraz zobaczymy, co zostało po tej dyskotece. Jest tutaj bardzo czysto, jak na opuszczoną dyskotekę. Co prawda, sufit się już sypie. Być może była tutaj również restauracja. Wiem tylko o dyskotece. To wygląda jak sprzęt do frytury. Tak jest. Do rozgrzanego oleju wrzucało się frytki, pyk, parę minut i gotowe. Tutaj mamy światło. Już ktoś przyjechał. No to przypał. Spadamy stąd. Wszystko pod kontrolą. To nie właściciel żaden, ani ochrona. Po prostu gościu zatrzymał się za potrzebą. I mam nadzieję, że zaraz odjedzie. Tak jest. Odjechał.
Może pójdę tutaj z tej strony? Jest mniej przypału. Mamy dużą salę, parkiet do tańczenia, a tutaj cały bar. Zobaczcie, wszystko w starym stylu zrobione. Wygląda świetnie. Widzimy bar. Nie wiem, od której strony mam zacząć. Tutaj można było siedzieć i wypić sobie na spokojnie piwko i odpocząć przed następnym tańcem. Jeszcze jedną. Kabina prysznicowa? O, to już wygląda jak jakiś pokój mieszkalny. Być może dyskoteka była połączona z domem właściciela. Schody na górę. Może zajrzyjmy tam. Zobaczcie, ile wyposażenia jeszcze zostało. Piękna stylowa lampa. I mamy tutaj monety. Co tu mamy? Pięć franków. Stara belgijska waluta. Tutaj to jest 20 centów, aktualna waluta Belgii. Jest nawet, co to jest? 10 franków i 10 centów. Idziemy zobaczyć dalej. Dziwne, miałem eksplorować dyskotekę, a dostaliśmy się do domu. Wow. Zobaczcie, jakie meble. Tutaj mamy kuchnię i świątecznego misia.
A to chyba gra. Globe Racer 2 na PlayStation. PlayStation 2. PlayStation 2 to już prawdziwy klasyk. A tutaj mamy sypialnię. Udamy się teraz do następnych pomieszczeń. Mamy tutaj zejście na dół, tym razem z innej strony. Tu mamy DJ-kę. Zobaczcie, jaki sprzęt. Sztućce. Wróciliśmy na dyskotekę. Co tutaj mamy? O proszę, jaki piękny rysunek. Tutaj było chyba miejsce dla DJ-ki. Teraz sprawdzimy. Tak jest. Z tego miejsca wychodziły największe bity, hity tamtych czasów. Privat. Privat, privat. Nie wiem, co tutaj było robione. Być może było to pomieszczenie dla DJ-ki. Mogli sobie tutaj rozłożyć sprzęt. To chyba nie należało do nich. Pusty pokój. Co my tu mamy jeszcze? Szatnia. Tu kolejne pomieszczenie. A, tutaj już byliśmy. Tak szczerze, to niewiele zostało po dyskotece. Oprócz tego baru, niewiele tutaj elementów oddaje charakter tej dyskoteki. Tego baru zakończę już eksplorację. Mam nadzieję, że Wam się podobało i subskrybujecie mój kanał. Będę Wam za to bardzo wdzięczny. I do zobaczenia znowu za tydzień w piątek o 20:00. Trzymajcie się.